16. Suwałki Blues Festival na 2 dni zmienił suwalskie ulice w jedną olbrzymią scenę muzyczną. Rozpoczęty tradycyjnie odsłonięciem tablicy upamiętniającej minioną 15. edycję, zainaugurował go koncert, w którym prócz bluesa wybrzmiały największe przeboje Mroza. W piątek miasto obudziło najwytrwalszych śpiochów wyłącznie bluesem, który niósł się po centrum i skutecznie budował nastrój przed głównymi koncertami. Kluby goszczące miłośników gatunku serwowały śniadania, te tradycyjne i te muzyczne. One pompowały w żyły energię na kolejne 2 dni. Super, super. Pierwszy raz tu jesteśmy. Który raz to pisze na plecach? Oj, jesteśmy... Także jesteśmy tu stałymi walcami. Super atmosfera. Przeżywamy bardzo. I czekamy zawsze z utęsknieniem do przyszłego roku. Śniadanko smakuje? Śniadanko jak najbardziej. Super, śniadanko super. Trochę takie rozwodnione, ale dobre. Pierwszy raz jesteś na bluesie? Nie. A który? Umiesz policzyć? Ale w Suwałkach czy na... W Suwałkach chyba 4. albo 5. I jak? No jak zawsze fajnie. Zawsze jest super. Trzeba mieć dużo kondycji. Tak, bo trzeba się przemieszczać od jednego baru do drugiego. Od rana do wieczora. Nie ma czasu na spanie. Ale jest muzyka i mnóstwo znajomych. To jest chyba też bardzo ważne. Gdzie się nie zajrzy, tam same znajome twarze, bo tak jeździmy po całej Polsce za tym bluesem, nie? Dobrze się tutaj bawicie jednym słowem. Pewnie, fajnie. Najlepiej. Dziękuję. Jeździmy po różnych koncertach, ale ten naprawdę jest wyjątkowy. Zawsze. Pochodzę z Lipska nad Biebrzą, to jest pod Augustowem takie małe miasteczko. Już od początku tego festiwalu przyjeżdżałem tutaj i słuchałem tych wspaniałych muzyków. No i udało nam się w tym roku tutaj dostać na tę scenkę tutaj piękną w restauracji Kura na Chłodnej. Jest świetnie, mamy super organizację, mamy wspaniałego akustyka Michała, brawa dla niego. Daje radę chłopak, młody chłopak, ale daje radę. No cóż. Zdał maturę. Zdał maturę dzisiaj, tak, okazało się, że zdał maturę. Tak. Bardzo fajne klimaty, bardzo nam się tutaj podoba, jest pięknie, słonecznie. Pięknie się tutaj gra, także cieszymy się bardzo. No jak to robią? Przyjeżdżają ludzie, dopisują, prawda? Kibice, fani, także liczymy, że będzie udana impreza. Sami nastawiamy się też na pozostałe koncerty, żeby pójść, posłuchać. No i oby tak dalej. Może za rok na jakiejś większej scenie. Tak, celujemy. Bardzo byśmy chcieli, czemu nie? Celujemy większą scenę, chcielibyśmy, no ale to nie wszystko od nas zależne. Tak. Przyjechałam do wspaniałych ludzi, wspaniałego miejsca. Super, jak zawsze, jak zwykle. Ja już jestem tutaj chyba 8. raz, więc jest naprawdę super. Bardzo mi się podoba i dlatego tu zawsze wracam. Co pan tu robi? No jak to co, przyjechałem na Suwałki. Z daleka, bo z samego Opola. Polskę przejechaliśmy wzdłuż przez motocyklem. Drugi raz jesteśmy. Będzie trzeci? No, koniecznie, co roku będzie już. Super, impreza niesamowita, ludzie. Jeszcze w zeszłym roku zwiedzaliśmy całą ścianę wschodnią, wracając do domu. Podobało się. Kruszyniany, Supraś, piękne. Ludzie są wspaniali. Naprawdę. Czy organizacja festiwalu, to, że on się toczy w tak wielu miejscach, to jest fajny pomysł, czy nie? Nie, dobrze. Przynajmniej się człowiek porusza, trochę pochodzi. Byłoby nudno w jednym miejscu. Rodziłem się tutaj. Oczywiście, że się podoba. Ta muzyka i klimat. I klimat tutaj właśnie w Rosmarino. I dla mnie to jest podróż sentymentalna też, a festiwal jeszcze do tego mnie bardziej implikuje.
wszyscy fani zrywają się z łóżek, ze swoich namiotów, przyjeżdżają i słuchają bluesa. No, tak jest od drugiej edycji, przypominam, od 2009 roku. Są śniadania. Na początku było tak, że był wielki znak zapytania, czy to zaskoczy, czy ludzie właśnie o 10-11 rano przyjdą do klubu, żeby słuchać koncertu. Jak się okazało, historia pokazuje, że tak, znakomicie to chwyciło i no, ludzie są zachwyceni. I to zarówno ci, co przyjeżdżają tu do nas z głębokiej Polski, obcokrajowcy, jak i suwalczanie. Na Suwałki Blues Festival w tej edycji wróciły sceny europejskie, ale też na powrót pojawili się wykonawcy zza oceanu. One zawsze dodawały kolorów, Anglicy, Hiszpanie, Duńczycy, Słowacy i inni, sceny europejskie. Są gwiazdy amerykańskie, czyli jakby wracamy do starej, dobrej tradycji i bardzo silna reprezentacja polska. Tak więc według mnie właśnie to jest ten pierwszy rok, kiedy odbijamy się od dna pandemicznego i mam nadzieję, że kolejne 10-15 lat już nas naprawdę wysoko w hierarchii festiwalów bluesowych umiejscowimy się. Fenomen śniadań w przeciwieństwie do wielkich plenerowych scen daje to, czego publika zawsze łaknie najbardziej. To rodzaj bliskiego kontaktu artystów z odbiorcami. Ta niepowtarzalna atmosfera współtworzenia wzajemnej relacji jest bardzo wyjątkowa. No, blues jest, przypominam, taką muzyką graną przez prawdziwych ludzi, graną o prawdziwych emocjach ludzkich i na prawdziwych instrumentach. Nie ma tutaj brzmień syntetycznych, komputerowych, sztucznie tworzonych, tylko to są żywi ludzie, żywe instrumenty i żywe emocje. I bardzo pięknie pani zauważyła, że ta chemia między publicznością a wykonawcami jest tą magiczną chemią. Właściwie nie ma różnicy między wykonawcą a publicznością. Wszyscy się świetnie bawią. Suwałki plus. Hasło Suwałki, odzew plus. No. Ale to jest tak naturalne, że myślę, że wszyscy ci, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu, mają to gdzieś w swojej duszy, bo mnie przynajmniej, a też wiem, że fanom, którzy tutaj przyjeżdżają, hasło Suwałki właśnie z tym się kojarzy. Suwałki plus. Choć na scenie stanęło wielu fantastycznych wykonawców, koncerty główne były wyjątkowo cennymi perełkami. Gwiazdy rozbudziły apetyty nawet takich znawców gatunku jak Jan Chojnacki. Walter Trout jest też takim symbolem wytrwałości i tego, że blues daje dobrą kondycję. On ma za sobą niesłychanie ciężkie przeżycia zdrowotne. Kilka lat temu miał przeszczep wątroby, był prawie niedostępny, jeśli chodzi o bliskość z publicznością, no ale blues pozwolił, że odżył i jest w pełni sił twórczych i takich, powiedziałbym, też do nawiązywania kontaktu z publicznością. Choć sterany chorobą, jest w momencie, kiedy wchodzi na scenę, nabiera absolutnie innego wymiaru i natychmiast ta jego aura powoduje, że wszyscy, którzy są obok, mówię o publiczności, potrafią tę aurę wchłonąć. Także myślę, że te nasze starania wieloletnie, no, uwieńczone wreszcie powodzeniem, doprowadzą do pięknego zakończenia tegorocznego 16. już Suwałki Blues Festival. Nim jednak gwiazda zza oceanu stanęła na scenie, dzień wcześniej był ich cały rój z Polski.
to taka moja idea związana z tym, że czas niewątpliwie jest nieubłagany, ale też on wyznacza pewne pokolenia. Także pokolenia w świecie muzyki, którą ja żyję, czyli w kręgu bluesa. To będzie koncert, którym będziemy też chcieli podziękować za wszystko to, co dotychczas zrobił i za wszystko to, co zrobi w przyszłości Józef Skrzek, który 2 lipca tego roku skończył 75 lat, a mimo tego właśnie zacnego wieku dał się namówić na udział w przedsięwzięciu, które nosi hasło Dzieci Bluesa. Bo wszyscy, którzy wypracowali kształt naszej muzyki popularnej 50-60 lat temu, tak naprawdę zaczynali od słuchania, a potem grania bluesa. I Józef Skrzek jest tego jednym z takich dowodów bardzo oczywistych. No a poza tym to będzie też niezwykłe przeżycie, jeśli chodzi o dotychczasową karierę grupy Dżem, bo tak duży udział gości, przyjaciół, zaprzyjaźnionych z zespołem jeszcze w historii występu Dżemu nie miał miejsca. Tym bardziej cieszę się, że ta moja idea urzeczywistniła się właśnie tu w Suwałkach i to podczas Suwałki Blues Festival. Ważnym wydarzeniem poprzedzającym pierwszy koncert główny było wręczenie Janowi Chojnackiemu kluczy do miasta i nadanie mu na oczach tysięcy widzów tytułu honorowego obywatela Suwałk. Wyraźnie wzruszony dziennikarz dziękował za docenienie jego pracy i zapału, jaki włożył w stworzenie marki tutejszego festiwalu. Troszkę nie wiem, czy mnie słychać, bo nic w monitorze nie mam, ale słychać, tak? Proszę Państwa, ja pewnie znam Suwałki dłużej niż większość z Was jest na tym świecie, bo po raz pierwszy przyjechałem tutaj w 1959 roku. Już wtedy byłem przytomny, chodziłem samodzielnie i pierwszy mój kontakt to była oczywiście katedra, bo mnie rodzice zawieźli na Prześwięto, a byłem na wakacjach w Gawrychrudzie. A potem tak się jakoś porobiło, że mam przyjaciół, którzy z tych okolic się wywodzą i zaszczepili we mnie miłość do Suwalszczyzny i do Wigier. I mniej więcej od pół wieku przyjeżdżam tutaj prawie corocznie, a ostatnio, przez ostatnie kilka lat bywam w Suwałkach 5, 6 do 10 razy w ciągu roku. I mam takie fantastyczne skojarzenie, kiedy dawniej się jechało z Warszawy do Suwałk, no tą trasą, która dopiero stała się autostradą parę lat temu. I kiedy wyjeżdżałem z Augustowa i mijałem Nowinkę, to nagle mi się wydawało, że wkraczam w jakiś tajemny, zupełnie nowy dla mnie świat. Początkowo on był nowy, a potem stawał się już taką bajką naturalną. I wiedziałem, że wjeżdżam w pewien krąg geograficzny, który sprawia, że mam z nim jakieś świetne wibracje. Ale potem sobie uświadomiłem, że to nie tylko ta przyroda, ten krajobraz, ta naturalność, która mnie otacza ze względów na to, jak natura to stworzyła, ale że jestem otoczony fantastycznymi ludźmi. Spotkałem ze strony Was, Suwalczan, tyle dobrego. Się wzruszam niepotrzebnie. Stary goście stoi, no. I tyle fajnego, kiedy prezydent, świętej pamięci prezydent Gajewski wspólnie z Bogdanem Topolskim zaprosili mnie do współudziału w pierwszym Suwalskim Blues Festiwalu. Pomyślałem sobie, to jest też takie miejsce, w którym to, co kocham najbardziej, poza żoną i córką, czyli blues, to jest to miejsce, w którym to fantastycznie się przyjmie.
bo tu są właśnie tacy świetni, otwarci ludzie, którzy niczego nie udają. Są po prostu tacy, jacy są, jakich wydaje Suwalszczyzna. Bardzo wam wszystkim dziękuję. Suwałki to mój drugi dom i niech tak zostanie. A potem na dobre na scenie rozgościł się blues. Się